Samorządowcy porozumieli się z rządem w sprawie cen energii oraz sprzedaży węgla. Ustalono, że maksymalna cena za energię elektryczną wyniesie 785 zł za 1 MWh. Takie ceny będą obowiązywały na przykład dla małych i średnich firm, czy tak zwanych odbiorców wrażliwych, jak choćby szpitali. Samorządowcy wskazują, że w wielu przypadkach to i tak dużo więcej niż płacili do tej pory. To zależy od miasta, bo i kiedy zawierały ostatnie umowy, gdyby to chodziło o nasze województwo śląskie, no to jest to wzrost około 50%, bo my dzisiaj mamy cenę około 530 zł, ale są miejscowości, które dostawały rachunki po 3000 zł, rachunki, wyniki przetargów. Są miasta, które płaciły 200 zł, także to jest bardzo różna sytuacja. W środę w Warszawie odbyło się drugie spotkanie z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Newralgicznym punktem dyskusji był ten dotyczący dystrybucji węgla. Miasta nie chcą tego robić własnymi siłami. Musimy pomóc, bo takie też jest nasze zadanie, aby mieszkańcy mieli rzeczywiście dostęp do paliwa stałego. Ci, którzy oczywiście opalają jeszcze w sposób tradycyjny swoje mieszkania. Natomiast no, tu jest znacznie złożony problem, bo ten problem polega przede wszystkim na kwestii logistycznej, o której bardzo mało się mówi. Z kolei przeciwnikiem dystrybucji węgla przez samorządy jest były prezydent Gliwic, a obecnie senator i przewodniczący zarządu Związku Miast Polskich Zygmunt Frankiewicz. Pomysł na dystrybucję węgla przez samorządy jest księżycowy. W zasadzie nie ma żadnego dobrego powodu, który by tłumaczył takie rozwiązanie. On ma same wady, wiele psuje, niewiele rozwiązuje, jest drogi i nie o to chodzi. W związku z czym z tego się powinni wszyscy wycofać i przeprosić za zamieszanie. Zawarte porozumienie jest na razie wstępne. Do obydwu projektów ustaw będą zgłaszane jeszcze poprawki.